Dzień dobry. Jako, że ostatnio obiecałem takie krótkie podsumowania kolejki w La Liga, co się działo, przełomowe wydarzenia, kto się przełamał, kto błysnął, no to rzućmy okiem na to, co wydarzyło się w ostatni weekend, bo działo się naprawdę bardzo dużo i to nie tylko w kontekście Barcelony czy Realu Madryt. Hitem tej ostatniej kolejki, bez dwóch zdań, było spotkanie Sevilla z Atletico i to było spotkanie, które pokazało... W jakiej sytuacji obecnie znajduje się Atletico? I które poniekąd potwierdziło to, o czym mówiłem tutaj wielokrotnie że jest to taka ekipa cały czas na rozstaju dróg. Teoretycznie, mecz dwóch ekip z Champions League. Teoretycznie to powinien być futbol na najwyższym poziomie, ale tak nie było, ponieważ Atletico, choć cały czas wystawia bardzo dużą liczbę piłkarzy ofensywnych, nie potrafi z tego skorzystać. I dla mnie to spotkanie z Sevillą przede wszystkim to może być taki mecz make or break, w tym przypadku zdecydowanie break dla Luisa Suareza, który został dość. Szybko zmieniony przez Diego Simeone, i wyjątkowo narzekał na tego szkoleniowca po zmianie. Padło sporo mocnych, właśnie słów. Natomiast, szczerze mówiąc, patrząc na występ Luisa Suareza. W tej rywalizacji zupełnie nie zdziwiło mnie to, że Cholo zdecydował się zdjąć akurat Urugwajczyka. Luis Suarez obecnie zmaga się z najgorszą serią meczów z rzędu bez gola od kiedy trafił do Hiszpanii. Teraz ta seria wynosi 7 spotkań. Natomiast problemem Atletico nie jest wyłącznie to, że Luis Suarez wygląda w tym momencie źle, że wygląda beznadziejnie pod względem fizycznym. Mówiąc wprost, że jeśli chodzi o aspekty fizyczne, gość wygląda na boisku po prostu jak oldboy. Ale jeżeli masz drużynę, która cały czas przebywa, na połowie rywala, która stwarza sobie sytuację, która potrafi grać tak, żeby napastnik był w polu karnym bądź w jego okolicach, to taki Luis Suarez strzeliłby kilkanaście goli w tym sezonie. Gdyby Luis Suarez występował w Barcelonie, spokojnie 10-15 bramek widzę byłoby w jego zasięgu. Natomiast Luis Suarez występuje w Atletico, które ma problem ze stwarzaniem sytuacji, to po pierwsze, a po drugie, Luis Suarez gra bardzo, bardzo, bardzo daleko od pola karnego. I to jest taki kolejny mecz, który pokazał po prostu, że skoro Atleti nie ma innej dziewiątki, no to musi kombinować. Musi kombinować na przykład z wystawieniem kilku ofensywnych pomocników. Powinien grać chyba João Felix, powinien grać Mateusz Kunia, bo w przeciwnym razie będą oczywiście problemy. Problemem jest oczywiście też to, że Atletico nie broni, że nie broni przy stałych fragmentach i... Przez to ten sezon tak naprawdę jest sezonem no niemal wszystkich negatywnych rekordów za kadencji Diego Simeona. Oczywiście może jeszcze być tak, że Atletico podniesie się w tej rundzie wiosennej, natomiast na razie to co widzimy jest wyjątkowo niepokojące. I z jednej strony można na to spotkanie spojrzeć tak, że Atletico mierzyło się z niesamowicie mocną z Sewillą. Sevillą najmocniejszą od sezonu 2006-2007, kiedy tę ekipę prowadził Juan de Ramos. Natomiast mimo wszystko to byłoby troszkę zakłamywanie rzeczywistości, ponieważ Atletico miało problem ze stwarzaniem sytuacji na tle zdziesiątkowanej defensywy Sewii. Julen Lopetegi ma teraz mnóstwo problemów z kontuzjami swoich zawodników, które dotyczą nie tylko piłkarzy ofensywnych jak Suso, jak en ale przede wszystkim piłkarzy defensywnych. Dlatego w tej rywalizacji z Atletico na pozycji lewego obrońcy oglądali Karima Rekika, czyli przeciętnego stopera. Marcos Sakunia zmaga się z pewnymi dolegliwościami, dopiero później pojawił się na boisku. Na prawej obronie grał Gonzalo Montiel, czyli takie odkrycie tego sezonu, bardzo dobry prawy obrońca, natomiast zastępujący kontuzjowanego Jesusa Nawasa. W trakcie meczu wypada Montiel, wskakuje na pozycję prawego obrońcy Kunde, po drodze wchodzi jeszcze Nemanja Gudeli, a oprócz tego brakowało jeszcze nie, może nie najlepszego piłkarza Sewilli w tym sezonie, ale jednego ze zdecydowanie najlepszych, czyli Fernando. Atletico nie potrafiło poradzić sobie z Sevillą, która była kompletnie rozbita, jeśli chodzi o obronę. I poza tymi wszystkimi absencjami, o których wspomniałem, Coś złego dzieje się ostatnio z Gilem Kunde. Ja nie wiem, czy to wynika z jakiej, na pewno wynika to z braku koncentracji. Natomiast czym spowodowany jest ten brak koncentracji, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście pojawiły się informacje o tym, że Chelsea może chcieć Francuza wykupić Seville, że może o niego powalczyć, no bo za chwilkę odejdzie Antonio Rüdiger, który może trafić do Realu Madryt. Jeśli trafi, pojawi się tutaj oddzielny odcinek. Natomiast Kunde w dwóch ostatnich meczach z Atletico Madryt, a także z Atletikiem w poprzedniej kolejce odnoszę takie wrażenie, że zaliczył więcej kiksów niż przez całą swoją karierę. I to były takie kiksy naprawdę momentami absurdalne. Jakieś podania bezpośrednio do przeciwnika. I później ta nerwowość u Kunde zaczyna się udzielać także pozostałym obrońcom, bo i takie kiksy zdarzały się Diego Carlosowi. Natomiast podkreślam, puenta zawsze będzie taka, że... Atletiko i tak takiej Seville nie potrafi pokonać, a zdecydowanie powinno. Sevilla też oczywiście miała ostatnio sporo szczęścia, bo Sevilla ma za sobą bardzo dobry tydzień. Wygrali z Atletikiem, mimo wszystko wymagający rywal. Wygrali z Atletiko, a w formie są mimo wszystko, jak na Seville, nie najwyższej. To nie jest jeszcze absolutnie optymalna Sevilla, mimo że w tym momencie pędzi w kierunku wicemistrzostwa, bo w tym poprzednim meczu z Atletikiem to było też absurdalne spotkanie, ponieważ Atletik mógłby ten mecz wygrać 4 do 0 i w sumie pewnie nawet powinien. Natomiast wygrała Sevilla po fenomenalnym golu Delaney'a. Ale Atletik potrzebował przełamania, i Atletik, płynne przejście do tego klubu, przełamał się wreszcie w tej kolejce. Gdyby Atletik nie wygrał z Realem Betis, który ma za sobą fenomenalny rok, najlepszy od końcówki lat 90. i pod względem goli strzelonych, i pod względem punktowania, i pod względem goli traconych, czyli od czasów Wojtka Kowalczyka, serdecznie pozdrawiam. Atletic wreszcie się przełamał. Atletik, gdyby nie wygrał z Betisem, zmagałby się z serią dziewięciu spotkań bez zwycięstwa, to byłaby już absolutna Katastrofa. I wiecie, jaki jest problem z Atletikiem? Że jak patrzy się na tę ekipę w ostatnich kolejkach, bo był taki martwy okres, kiedy oni grali słabiej, natomiast patrząc na te ostatnie mecze, czyli właśnie z Realem Betis, tutaj wygrali 3-2 w ostatniej kolejce, czy ostatnio z Sevillą, Atletik stwarza naprawdę mnóstwo sytuacji. I do momentu przełamania, czyli tak naprawdę tuż do rozpoczęcia tej rywalizacji z Betisem, nawet sobie to podsumowano, że Atletik ostatnio oddał 56 strzałów bez gola. Z czego to wynika? Oczywiście z tego, że niebywale nieskuteczny, w sumie to nie, nie, może nie niebywale, no bo ten piłkarz generalnie jest nieskuteczny. Skuteczny był Iniaki Williams, który marnował kolejne sytuacje. Natomiast z Sevillą super sytuację zmarnował Muniain. Dani Garcia, który czeka od kilku lat na gola, uderzył w słupek. Unai Vencedor uderzył także w obramowanie bramki. Szczęście nie dopisywało, i dlatego też przekaz ze strony dyrektora atletiku Rafaela Alcorty na temat Marcelino, czyli trenera, który w tym momencie oczywiście osiąga najgorsze wyniki. I który ogólnie nie za bardzo poprawił punktowanie w stosunku do poprzedniego szkoleniowca, czyli Gajski Garitano, Alkorta wysyła taki sygnał, że oni są zadowoleni z pracy tego trenera, bo naprawdę na atletik patrzy się z dużą przyjemnością. Jeśli spojrzymy na te głębsze statystyki sprzed tego meczu z Realem Betis, okazuje się, że Real, że atletik znajduje się w samej czołówce ligi, jeśli chodzi o stwarzanie sytuacji, natomiast jeżeli chodzi o ich wykorzystywanie, jest najgorszy. Ale, ale, ale. Wiele zmieniło się w tym ostatnim meczu z Betisem. Rozpoczęło się strzelanie od Iniakiego Williamsa, który Pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z Rui Silwą. To jest rzecz naprawdę niespotykana w kontekście Iniakiego Williamsa, żeby uderzył tak pewnie. Kiedy Iniaki strzelił tego gola, oglądaliśmy totalnie innego zawodnika na boisku. Inna pewność siebie, inna determinacja, taka wiara. No, widać było po tym piłkarzu, jak ciężki kamień spadł z jego serca. A drugi gol to uderzenie, ta bomba posłana lewą nogą, no to było już coś absolutnie pięknego. Natomiast ogólnie to starcie atletiku z Realem Betis, już abstrahując od tego, że atletik wreszcie się przełamał, że że przełamał się inniaki Williams i że być może wreszcie teraz troszkę y, pójdzie. Temu napastnikowi i te bramki po prostu zaczną padać, no bo tych goli w tym momencie, a mamy połowę sezonu, ma zaledwie 5, czyli zdecydowanie za mało. To to był naprawdę piękny mecz. To była taka wizytówka piłki hiszpańskiej. To było takie spotkanie, na które patrzyło się z wielką przyjemnością, bo to nie był mecz taktyczny, tylko starcie dwóch zespołów, które chciały grać w piłkę, które potrafiły grać w piłkę. Oczywiście Atletik oddał tę piłkę Betisowi, natomiast też stwarzał sobie multum sytuacji. Pokazał się w tym meczu oczywiście także Juanmi, czyli odkrycie tego sezonu piłki Jakoś już doświadczony ale zawodnik, który strzelił w pięciu ostatnich meczach 7 goli. To jest niesamowite, jak ten zawodnik się rozwinął. I w ogóle paradoks tego starcia Atletiku z Betisem polegał na tym, że. W Realu Betis tak. William Jose grał przyzwoicie. Boczni obrońcy, czyli Bejerin i Alex Moreno grali co najmniej dobrze. Nabil Fekir grał bardzo dobrze. Sergio Canales grał jak stary, dobry Leo Messi. Po prostu grał genialnie. W zasadzie każdy z ofensywnych piłkarzy funkcjonował tak, jak powinien. A jednak przegrywają 2-3 z Atletikiem, który wcześniej nie potrafił strzelać goli i który spośród pięciu najsilniejszych lig europejskich w 2021 roku zaliczył najwięcej remisów. Nie wypada przegrywać z takim Atletikiem, ale mówię, być może wreszcie coś tam zaskoczyło i być może problem leżał w głowie. No bo jak to powiedział Marcelino, skuteczność zawsze ma związek ze szczęściem, a my tego szczęścia nie, nie mamy. Sporo szczęścia w ostatnim meczu miała Barcelona. Barcelona, której bohaterem po raz kolejny okazał się Gavi. Chciałbym skupić się po raz kolejny na tym zawodniku, ponieważ zawsze toczą się takie dyskusje Pedri czy Gavi. Ja powiem Wam szczerze, że w tym momencie stawiam zdecydowanie na Gaviego, ponieważ Gavi proponuje coraz szerszy repertuar. Przypominam sobie początek Gaviego w Barcelonie i wtedy wyglądał na piłkarza, który chce zrobić 100 rzeczy na raz. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo wiele tych rzeczy mu wychodziło. Podobnie gra Riki Pusz, tylko różnica jest taka, że Gawiemu mu wychodzi, a Rickiemu już nie do końca. Nawet w sparringu z Boca Juniors było sporo strat. Natomiast Gavi zaczął od takiego troszkę chaosu w graniu. Pokazał taki gen Arturo Vidala, pokazał niesamowitą determinację, czasami wręcz ocierającą się o taką brawurę przy różnych niepotrzebnych faulach, kartkach i tak Wyeliminował to i wskoczył na równy, wysoki poziom, także w reprezentacji. Później można było zauważyć przy okazji tego ostatniego meczu z Osasuną, bo sobie też analizowaliśmy dokładnie jego statystyki, że no, wszystko jest ok, młody wiek jak na ten wiek to gra wręcz fenomenalnie, bo to się rzadko zdarza, żeby, żeby piłkarz z roku 2004 na takiej pozycji wskoczył do gry i prezentował taki poziom, no to przypomina się chyba jedynie Jude Bellingham w ostatnim czasie, ale to są generalnie wyjątki. No i oczywiście też Kamawinga jeszcze przed przejściem do Realu Madryt, ale rzadko to się zdarza. Natomiast wracając do meritum kiedy można było zwrócić uwagę na to, że no, troszkę by się przydało, żeby Gavi notował więcej asyst, żeby strzelał więcej goli. Na przykład Pedri powinien strzelać więcej goli. Prawdopodobnie będzie chciał też się poprawić właśnie w tym aspekcie, kiedy już wróci do grania. Przychodzi spotkanie z Osasuną, kiedy Gavi posyła doskonałe podanie do Nico Gonzalesa. Nico strzela gola. Przychodzi starcie w ostatniej kolejce z Elcze i Gavi proponuje akcję ala Andres Iniesta. Genialne przyjęcie piłki i bardzo dobre uderzenie. Plus asystę. Czasem mam wrażenie, patrząc na Gawiego, że o ile niesamowicie doceniam tego zawodnika, bo dla mnie to jest odkrycie roku w tym momencie w Europie i to bez dwóch zdań, za każdym razem, kiedy już tak zastanawiasz się, czego ewentualnie temu piłkarzowi brakuje, na siłę nawet. Czasem nawet na siłę, to on od razu to dokłada. I naprawdę to jest, to jest fascynujące, bo wielu młodych zawodników wypływało ostatnio w Barcelonie, ale mam wrażenie, że mimo wszystko, patrząc na tych kilka ostatnich miesięcy, Chyba nawet Ansufati nie miał takiego wejścia, jeśli chodzi o, o repertuar zagrań, jeśli chodzi o to, jak kompletnym piłkarzem po prostu jest ten młody zawodnik, ponieważ dzisiaj do niego nie można się o nic przyczepić. Nawet sam się zastanawiałem tak na potrzeby tego materiału, gdybym miał na siłę o coś przyczepić się do Gawiego. Mam wrażenie, że troszkę wyeliminował tę bezmyślną grę. Są asysty. Teraz jest też gol. Jest bardzo efektowna gra. A jeśli chodzi o pracę bez piłki, to jest po prostu tytan. To jest niesamowite, bo przez ostatnie lata w Barcelonie zawsze ci poszczególni trenerzy szukali takiego pomocnika box to box. Rzeczywiście mamy kilku zawodników do grania w piłkę, ale ktoś tutaj musi przede wszystkim poharatać przeciwników, powalczyć bez piłki i tak dalej. Był Paulinho, był Arturo Vidal. Zawsze było miejsce dla takiego zawodnika. A tu nagle okazało się, że tanim kosztem za darmo wyskakuje ci gość, który gra w piłkę na poziomie tych najlepszych środkowych pomocników, no bo naprawdę te, te dwa ostatnie spotkania i nie tylko dwa to było coś pięknego. A oprócz tego, jeśli chodzi o pracę bez piłki, to wcale w żaden sposób nie ustępuje tym zawodnikom, o, którym, o których wspomniałem, czyli Paulinio czy Arturo Widalowi. To jest najlepsza wiadomość, jaka mogła spotkać Barcelonę właśnie w tym sezonie, że pojawiają się właśnie tacy zawodnicy jak Gavi. Być może gdyby Ilajsz Moriba został w Barcelonie, to Gavi by nie wypłynął, a być może nie wypłynąłby Niko. Dzisiaj okazuje się, patrząc na, na pierwsze występy obu tych piłkarzy, że, że oni są lepsi niż Moriba na początku w Barcelonie, że Moriba miał momenty, a ci są regularni. Ci wyglądają naprawdę bardzo dobrze i nawet jeśli na przykład takiemu Niko zdarzy się ciut słabszy mecz, no to on w takim meczu strzela gola. To jest właśnie ta różnica. Pokazał się też kolejny nowy zawodnik. W Barcelonie, czyli Ferran Rzutgla. I widząc, co dzieje się w Barcelonie w tym sezonie, za każdym razem e, zastanawiam się, e, z czego to wynika, że pomiędzy de facto Sergim Roberto a Ansu Fatim była taka wielka przerwa, jeśli chodzi o wychowanków. I oczywiście wynika to z tego, że to była potężna Barcelona. Natomiast dzisiaj patrząc właśnie na tych kolejnych młodych zawodników, którzy wskakują do tej jedenastki i naprawdę dają radę, można się zastanowić, jak potoczyłyby się kariery wielu młodych zawodników Barcelony z La Masi, gdyby oni trafili na taki martwy okres w historii klubu. Okres fatalny, jeśli chodzi o sytuację finansową, organizacyjną. Być może dzisiaj jacyś piłkarze, no nie wiem w stylu Tejo, Bartry, tych wszystkich Munirów i tak dalej, gdyby dostawali aż tyle szans i gdyby wiedzieli, że to na nich spada odpowiedzialność, być może byliby na innych etapie, na innym etapie karier. Kiedyś wspominałem o, o tym, że pytałem o Teusebio Sacristana, czyli byłego trenera właśnie rezerw Barcelony, czy też Realu Sociedad, bądź Girony, i on powiedział, że tutaj nie ma takich różnic pokoleniowych. Różnica polega wyłącznie na tym, że kiedyś na młodych się nie stawiało, a teraz na młodych się stawia. No i teraz okazuje się, że nagle stawia się nie tylko na młodych wychowanków z Barcelony, ale też takich zawodników jak Abde, który wygląda z meczu na mecz coraz lepiej. Przede wszystkim pod kątem takiego myślenia na boisku, bo na początku Abde kojarzył mi się z takim wiatrem, chaosem, z takim dryblingiem, który no nie do końca wiadomo w którą stronę piłkarza poniesie. Kiedyś przypomina mi się, co powiedział Paweł Szołek, że usłyszał od jednego z trenerów, że troszkę driblujesz tak, jakbyś był pijany, i czasami patrząc na Abde, odnoszę podobne wrażenie. Natomiast często te dryblingi po prostu są skuteczne i wchodzi taki Abde, który ostatnio występował w Herkulesie, który został ściągnięty do rezerw Barcelony, gdzie też nie był wiodącą postacią. Wchodzi do gry w podstawowym składzie Barcelony. Szawi oczywiście jest nim zachwycony, abde daje radę. Dzisiaj patrząc na tego Abde, gdyby się okazało, że sytuacja Barcelony się poprawi, a Mino Raiola przewiduje, że poprawi się za rok i dwa i że Barcelona będzie wracała do normy, to taki Abde w tym momencie już w Barcelonie zaprezentował tyle. Że spokojnie może się zgłosić po niego nie Herkules, tylko Selta Vigo, przykładowo. Ja nie wiem, czy on by sobie tam poradził, bo wiadomo, zupełnie inne środowisko. Natomiast ci piłkarze w ekspresowym tempie budują swoją pozycję. I właśnie to tempo jest tutaj najbardziej imponujące, bo u tych młodych zawodników widać postęp. Nie widać postępu u, u tych zawodników, którzy powinni być gwiazdami. Memphis Depay teraz jest kontuzjowany, ale generalnie był zjazd. Frankie de Jong nie wnosi praktycznie niczego w tym momencie do gry. Mark André Stegen, tutaj nawet sobie wypisałem 18 goli puszczonych. 25 parad, skuteczność interwencji 58%, to jest po prostu jakaś totalna katastrofa i kolejny mecz, który Ter Stegen zresztą też ma na sumieniu. Tak, czekam cały czas na przełomu Ter Stegena i, i tego przełomu nie dostrzegam, natomiast wchodzą ci młodzi zawodnicy i właśnie to, co, to, co mnie najbardziej zaskakuje w tym sezonie w Barcelonie In Plus, to, że nie tylko ci ludzie w stylu Gaviego czy Nico Gonzalesa wchodzą i oni od razu kumają tę grę. Wiedzą o co chodzi w tym Huego de Possession", o którym tak często mówi właśnie Szawi, choć nie wszyscy piłkarze, bo ostatnio Szawi też na to narzekał, ku mają tę grę. Natomiast wchodzą tacy zawodnicy, właśnie jak ten wspomniany Abde. Piłkarz, który niewykluczone, że wylądowałby w Betisie, gdyby Barcelona nie dostała kasy od Lipska za Ilajza Moribe. Czy grałby w Betisie? Myślę, że nie byłoby mu o to łatwo, bo tam jest miejsce bardziej dla takich ofensywnych pomocników niż typo typowych skrzydłowych, jak. Abde, tam role skrzydłowych poniekąd odgrywają boczni obrońcy, czyli Alex Moreno, Hector i Być może Abde po prostu występowałby gdzieś w rezerwach albo zostałby wypożyczony do drugiej ligi i generalnie nikt o tym piłkarzu by nie usłyszał. Natomiast Ferran Żutgla to jest gość, który przeszedł do Barcelony z rezerw Espaniolu, gdzie bywał kapitanem, gdzie często grywał na skrzydle. A tutaj w tym momencie gość wchodzi do pierwszego składu Barcelony i tak. Sparing z boka Juniors. Oczywiście na podstawie sparingu nie można wyciągać daleko idących wniosków. Ale prezentuje jedną bardzo fajną umiejętność, to znaczy przygotowanie piłki do oddania strzału i naprawdę świetne uderzenie. To ma. Przychodzi kolejne spotkanie w Lidze, czyli rywalizacja z Elcze i Ferran Rzutgla pokazuje, że jeśli chodzi o start na wolne pole, o wykorzystanie tej wolnej przestrzeni, o taki sygnał dawany środkowym obrońcom czy środkowym pomocnikom, że napastnik jest w grze, że cały czas jest pod prądem, że może wychodzić właśnie na te wolne piłki, to on do takiej gry się nadaje. I o ile Szawi pewnie w tym momencie cały czas wychodzi z założenia, że Ferran jest bardziej skrzydłowym niż napastnikiem, on ma wiele cech napastnika: wiele dobrych cech napastnika, czyli właśnie tę szybkość, to wyjście na wolne pole, wyciąganie obrońców, ponieważ kiedy Gavi strzelił gola, to Ferran też jednego z obrońców zabrał. I wydaje mi się, że to może być naprawdę ciekawe rozwiązanie, ten Ferran-rzutga, bo goś wchodzi i strzela. Nie odczuwa praktycznie żadnych skutków tego przeskoku z rezerw Espaniolu do dorosłej drużyny Barcelony. To nie jest wychowane Klamassij. To jest właśnie najbardziej zastanawiające, bo o ile w przypadku właśnie tych Canteranos można było zakładać, że te perełki będą wypływać, o tyle tutaj wchodzą jakieś goście kompletnie znikąd, kompletnie anonimowi. Oczywiście po czasie pojawiają się informacje właśnie, że Abde chciał Betis, że, Gle, że o żutgle pytał Real Madryt, oczywiście pod kątem gry w rezerwach, no bo gdzie w pierwszym składzie, czy jakieś włoskie kluby, no, ale wyciąga ich Barcelona. I moim zdaniem to jest przykład doskonałego scoutingu. Nie wiem za ile z tych nazwisk odpowiada Ramon Planes, prawdopodobnie za Abde, tak. Ramon Planes, którego już w tym klubie nie ma. Natomiast jakiś czas temu nagrywałem odcinek o Barcelonie, w którym mówiłem o tym, że, że taki ktoś jak Mączy w tym momencie w Barcelonie by się przydał, bo potrafiłby wyłapywać perełki. I właśnie w tym momencie to widać, że w niższych ligach hiszpańskich da się znaleźć gości, którzy wchodzą do podstawowego składu Barcelony, to jest niepojęte, i dają tej Barcelonie. Punkty. Mimo, że ta Barcelona, jeśli chodzi o samogranie, rozczarowuje, to ciągną ją w tym momencie praktycznie same nieoczywiste postaci. A w tym momencie chyba najlepszym piłkarzem Barcelony w tym sezonie po prostu jest Gavi. I Gavi poniekąd staje się twarzą tego zespołu, ponieważ Gavi dźwiga tę Barcelonę i pod względem ataku, i pod względem obrony. Natomiast to, że pojawiają się właśnie ci młodzi zawodnicy jest fenomenalną informacją dla Joana Laporty, ponieważ znikąd w Barcelonie pojawiają się brakujące miliony. Wejście Gaviego, wejście Nico, wejście takiego Abde czy Ferrana Rzutgli to są miliony. Jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia, tak tytułem dygresja a propos Ferrana rzut Jeżeli Xavi cały czas będzie chciał grać troszkę tak ala la Luis Enrique, czyli szybki futbol, sporo dłuższych podań od środkowych obrońców, od środkowych pomocników do napastnika, to Ferran rzut gra, zachowując wszelkie proporcje, do takiej gry się nadaje. Zobaczymy, czy, czy na dłuższą metę on się w Barcelonie sprawdzi, bo być może to nie jest ten rozmiar kapelusza, natomiast przynajmniej swoim profilem, swoją charakterystyką, swoimi umiejętnościami do takiej gry Barcelony może pasować zdecydowanie bardziej niż Luke de Jong. Wiele nie trzeba, no ale ale mimo wszystko to też oczywiście należy docenić. Jeszcze jedna taka nowinka taktyczna, jeśli chodzi o Barcelonę, czyli zmieniająca się rola bocznych obrońców. Jordi Alba często schodzi do środka do rozegrania. To jest taki patent, który da się dostrzec no, w wielu klubach tak naprawdę w tym momencie w Europie, bo czy to Bayern wcześniej, czy Manchester City, w Realu Madryt Felomendi, czy, czy Marcelo także schodzi często do środka. Teraz widać to też w Barcelonie, że Jordi Alba nie będzie tak kurczowo. Może, może będzie, no, ale przynajmniej ostatnio, w, zwłaszcza w tej rywalizacji, w ostatniej kolejce nie trzymał się tak kurczowo bandy, tylko właśnie schodził do rozegrania, i o tym, że to może być trendem, świadczy także rola Daniego Alvesa w meczu z Boca Juniors. Tak jak mówię, nie będę wyciągał daleko idących wniosków na podstawie meczu towarzyskiego, bo to jest inne podejście, inna ambicja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Dani Alves był najlepszym zawodnikiem Blaugrany w tej rywalizacji, i przede wszystkim jeśli chodzi o to poruszanie się na boisku, nie grał jak taki typowy, stereotypowy boczny obrońca, tylko bardzo często schodził do rozegrania, szukał możliwości kreowania akcji, de facto patrząc na, na funkcję, które pełnił Dani Alves właśnie w sparingu z boka. Ciekawe, czy to się przełoży także na, na te mecze oficjalne. No to, to był momentami boczny obrońca, momentami to był półprawy stoper, momentami szóstka, ósemka, dziesiątka. Gdyby mógł, to robiłby po prostu w tej Barcelonie wszystko Dani Alves, ale zobaczymy, jak to się przełoży właśnie na, na, mecze przede wszystkim oficjalne. I słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o tę ostatnią kolejkę, takie luźne wnioski właśnie z ostatniej serii gier. O Realu Madryt tym razem było mniej, no bo to mam wrażenie, że to było mimo wszystko takie spotkanie bez historii z Cadiz, czyli zderzenie się na czołówkę z autobusem, który postawił Alvaro Servera. Ten antyfutbol, który proponuje Cadiz, jak się okazuje, raz na jakiś czas bywa skuteczny, także, także z Realem Madryt. Ja takiej piłki osobiście nie lubię, natomiast no, sprawdziło się to akurat w tym konkretnie spotkaniu. Doceniłbym przede wszystkim jedną taką postać, zupełnie nieoczywistą z tego meczu, bo mam wrażenie, że o tym meczu, tak jak o starciu Realu Madryt, zasuną i tak za chwilkę każdy zapomni, bo, bo Real ma w tym momencie dość bezpieczną przewagę. Natomiast czasem tak się zdarza, że piłkarz, którego nikt nie zna, piłkarz zupełnie anonimowy. Przeciętny, nagle wychodzi na Real Madrid, Barcelonę czy Atletico i rozgrywa mecz życia. Tak było z Carlosem A. który zaliczył mnóstwo kluczowych interwencji, który radził sobie z Viniciusem i który po tym meczu też opowiadał, że koledzy tak go szturchali przed tą rywalizacją i cały czas mu powtarzali: Vinicius, 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 tłukli mu do głowy, że będzie rywalizował z tym Viniciusem, a jako że Carlos A. jest takim pilnym uczniem i że stara się przygotowywać do meczu w też taki sposób, w taki sposób merytoryczny, merytoryczny, czyli tak dokładnie, rzetelnie analizować poszczególne rywali, no to w, tej, w tym starciu z Realem Madryt naprawdę to się sprawdziło i bez dwóch zdań zasługuje na miejsce w jedenastce kolejki właśnie także Carlos Acapó, kluczowa postać właśnie na Real Madryt. Obrońca, który skupia się właśnie przede wszystkim na bronieniu. I słuchajcie, to by było tyle jeśli chodzi o, o te wątki. Chciałem tu poruszyć i Williamsa, problemy Atletico, oczywiście Gaviego. Teraz jak będzie przerwa, to mam nadzieję, że znajdzie się troszkę więcej czasu na rozpracowanie szerzej jakichś większych tematów, tak jak w przypadku Ralfa Rangnika a tymczasem po kolei zapraszam na Ola La Liga co poniedziałek, godzina 19, ale też kanał plus online. Zapraszam też na jej wysokość Premier League, gdzie znajdzie się moja rozmowa z Fabinio, piłkarzem Liverpoolu. Zapraszam na rozmowę z Erikiem Exposito, czyli piłkarzem śląska wrocław Ta rozmowa chyba będzie opublikowana w piątek, jeszcze wszystkim poinformuję na Twitterze. I zapraszam też w święta na dłuższą rozmowę ze Slavenem Biliczem, czyli legendą reprezentacji Chorwacji. Obecnie trenerem, który wypowiedział się między innymi na temat swojej potencjalnej pracy w reprezentacji Polski. Naprawdę bardzo ciekawy wywiad, bo to jest fascynujący rozmówca. Tak więc zapraszam na bardzo wiele rzeczy i dajcie znać w komentarzach też, jakie tematy Was teraz, inter teraz interesują. Tymczasem smacznej kawusi, i miłego dnia.